Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arakis, a to jest 44. odcinek z gry Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej w drogę. Mamy kawałek trasy do przetuptania, tak więc nie traćmy czasu. Zgarniamy fanty, no i lecimy dalej. Zagęszczamy ruchy. Elegancko lecimy tą ścieżką. Cudownie, mamy przeciwników poskładanych. Przy okazji są w tym miejscu dwa magazynki, tak więc je zgarniemy. A drugi magazynek jest na dole, tak więc na razie go pominiemy. Lecimy do jaskini. Dust. What brings you to the crown of the sun? The desert is unkind to mortals. Florian and the Circle sent you to access the crossing? It is highly unusual for a mortal to invoke a fey rite, but your aura is most unlike a mortal's. Very well. Prepare yourself. Well done. You are a skilled combatant. It's no wonder you've earned the respect of Florian and his circle. The Amulet of the Sun is yours, and with it your right to descend to the crossing. No i elegancko. Mamy to, po co przyszliśmy. Pięknie. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak pędzić w dalszą drogę. No i tak, zeskoczymy sobie teraz na dół. O, proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze kuferek. Elegancko, fanty zebrane. O, i do tego wszystkiego jest jeszcze Lordstone. To the chaos of the wolf pack. The fae displayed these contests as art. Engard, the embodiment of contention, arose as champion. His strike was as the mantis leg, a bolt amid stillness. He met defeat like the salamander's tail, lost, but only to grow again. He inflicted wounds like the serpent's fang, rotting poison to weaken the mightiest opponent. His baleful stare was the shark's fin above the water's surface, promising a bloody end. Elegancko. Lordstone'a mamy załatwionego, zeskakujemy na dół. Ubite, to cieszy. Zgarniamy magazynek. Zgarniamy fanty.
I zaskakujemy jeszcze niżej. Elegancko. Uruchamiamy gałgana przybocznego. No i pędzimy dalej. Elegancko przeciwników mamy poskładanych. Może być. Lecimy w dalszą drogę. Brykniemy się tędy, od razu wybijemy przeciwników, których mamy za skałą. Dobrze jest i pędzimy dalej. Sprite wykoszone, ładujemy się do jaskini. Elegancko. Uruchamiamy gałgana i pędzimy dalej. Na dzień dobry mamy magazynek. Ogarniamy go. I lecimy dalej. Okej, pędzimy tędy. Welcome to Caer Alatha, mortal. We have not had visitors in a very long time. What do you seek? To deal with the Narca Curse. If Pura has given you the means to pass, then do so. You should seek out Halcyor. He will assist you in this. We keepers routinely delve into the depths of Caer Alatha to make minute adjustments to the crossing, ensuring its power remains under control. Find the crossing, and Halcyor will undoubtedly be nearby. Take caution in these lands, mortal. Your kind is particularly susceptible to its dangers. Lecimy dalej. No i proszę bardzo, kolejny magazynek przed nami, pasuje. Lecimy dalej. Kolejne sprite wykoszone. No i tak, w tym miejscu mamy magazynek, zgarniamy go. A po drugiej stronie mamy kuferek. No i pędzimy dalej.
Kolejny kuferek opróżniony, pasuje. No i teraz schodzimy niżej. Elegancko, elegancko. Ogarniamy kolejny magazynek i pędzimy dalej. Mamy trolla. Mamy trolla, cudownie. Elegancko, troll poskładany. Zgarniamy panciochy. Rozglądamy się po okolicy. No i tak, oczywiście diabła łajza, jakby inaczej. Aczkolwiek, tak czy siak, fanty mamy zebrane, to najważniejsze. Troszeczkę się podleczymy i pędzimy dalej. Elegancko, kolejny kuferek, ogarniamy go. No i pędzimy dalej. Dobrze jest, dobrze jest. Mamy teraz sekcję pływaną, tak więc popływamy, posprawdzamy, fanty wyłowimy. A troszeczkę tych fantów w bajorze utopionych jest, tego nie da się ukryć. Aczkolwiek, wbijemy się tu, mamy kuferek. Oj, niedobrze, niedobrze. Elegancko. Kuferek odblokowany. Lecimy do kolejnego. No, co tutaj jeszcze żyje? A ty żyjesz, Wyatt. No i to powinni być wszyscy przeciwnicy. Zgarniamy fanciochy. Opróżniamy magazynek. No i lecimy dalej. To już nic więcej, a nie, w tym miejscu mamy jeszcze utopione skarby. Zgarniamy je. Pięknie, lecimy dalej.
Oj, niedobrze, niedobrze. Auto dispelling nie zadziałał. Aczkolwiek i tak fanty mamy zgarnięte. Feel privileged. The crossing is not a place of mortal business. You are the first to come this far. That essence of the Fellfire Bloom is meant for the crossing, yes? To cure this region of the Narker curse. I will not allow it. Florian, in all his wisdom, does not see what I see. Perish. I cannot allow you to interfere further. The Circle of Engard must endure my curse for as long as it takes to end this long winter. Fare you well. Elegancko po przeciwnikach, to pasuje. No i teraz tak. Co my musimy tu ogarnąć? A, tego kamolca, dobra, jedziemy. Czyli mamy questa ogarniętego. Więc nie pozostaje nam już nic innego, jak wrócić do naszego zleceniodawcy. Lecimy. I see. Alcir's devotion to his king and court was more powerful than our friendship. That he would compromise his own kind to end the long winter is deeply unsettling. Perhaps, in the end, you'd become Narka himself. You have my thanks. Please, take these. They are imbued with Fey magic, and should aid you wherever you may go. The crossing has changed. I can feel it. But whether it undid the damage Halcyor inflicted remains to be seen. Return to Florian and report what transpired. Take caution in these lands, mortal. Your kind is particularly susceptible to its dangers. Elegancko, lecimy dalej. Wychodzimy na zewnątrz. I tepamy się do obozu. Przy okazji, mamy healera w tym miejscu, więc zdejmiemy klątwę. Dobrze jest. No i teraz pogadamy z tym gałganem. I can feel a change in the air. The taint of the Naka curse is rapidly dissipating. A shame it was caused by one of the Seelie's own. The Circle and I will take our leave. A small number of Naka will undoubtedly remain. We will reclaim our brethren and defeat what Naka are left. Thanks to you, perhaps Alcerund will recover from the Narker after all. We have waited long. We are the Circle of Engard. Elegancko. Quest został ukończony. To cieszy. W następnej kolejności lecimy w to miejsce. Tak więc nie tracimy czasu, tylko lecimy. Powinno być w miarę git, tak więc jedziemy.
Przy okazji zgarniemy sobie kuferek. Kuferek, magazynek. Elegancko przeciwnicy wykoszeni pasuje. Zgarniamy magazynek. Uleczymy się. Przywołamy Gaugana przybocznego i tuptamy dalej. Sprite wykoszone, fanty wyzbierane, zgarniemy tylko błogosławieństwo z kapliczki i lecimy dalej. And the footfalls of another wayfarer grace our ears. I'm delighted. I don't suppose you're traveling through Galette, are you? If so, I would not look too hard for anyone. There is not much left to find. Ah, it does pain me to hear the words of the non-believer. But as my God accepted the souls of Galette, so will he accept yours. It is a pity you did not see Galette's transformation. The fire, the blood, the screaming, all coalesced into a thing of wondrous beauty. There is no need to struggle. You will find peace and eternal rest in but a few moments. And in exchange, Balen will let us rouse his slumbering servant so that he may sow chaos and death throughout these realms. Generous Balen, praise be to you. No jakby nie patrzeć, ale deszcz meteorytów robi robotę. No i to cieszy. Dotarliśmy do nowej miejscówki. Mamy tutaj kilka questów do ogarnięcia. I czy miejscówka się uaktywni? O, dziękuję bardzo. I questy znajdujące się w tej osadzie ogarniemy sobie już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!